17 maj 94 rok, miejsce urodzenia Wałbrzych. Wzrost 170, waga 67 kg. Najlepiej czuję się na skrzydle, zarówno prawe, jak i lewe. No, trochę ich było. Zaczynałem w Baście Wałbrzych. Stamtąd poszedłem do SMS-u Łódź. Z SMS-u do Tura Turek. Później był ŁKS Łódź. Później Puszcza Niepołomice. Wigry Suwałki. Olimpia Zambrów. Kotwica Kołobrzeg i z Kotwicy przeniosłem się tutaj do Bytowa. Najlepszy mecz w karierze. To jeszcze chyba za czasów, jak grałem w młodzieżowych reprezentacjach Polski. Pamiętam taki mecz z Czechami. Z Czechami to zdecydowanie był mój najlepszy mecz jak dotąd w mojej przygodzie z piłką. A wtedy udało mi się, wygraliśmy mecz 3-2 i strzeliłem bramkę i dwa razy asystowałem. Zdecydowanie Arsenal Londyn. Jestem wielkim fanem i też kilka razy byłem na meczach zarówno domowych, jak i na wyjazdach. Angielska. A ostatnio zacząłem czytać książkę pod tytułem Masa i to będzie jedna z lepszych książek, jakie czytałem do tej pory. To zdecydowanie Bartek Poczobut. Bardzo lubię kuchnię włoską, więc różnego rodzaju makarony. To Thierry Henry. Nie ukrywam, że też numer, który wybrałem w Bytowie, no to wziął się właśnie od tego, jak Thierry Henry właśnie grał w Arsenalu. Filmów oglądałem sporo. Nie mam może takiego ulubionego filmu, ale mam za to serial, który bardzo lubię, Prison Break. Lubię słuchać muzyki rockowej, zarówno polskiej, jak i zagranicznej. Moim hobby jest poker, więc myślę, że poszedłbym w tą stronę. Oczywiście nie mówię tutaj o grach kasynowych, tylko bardziej o takim graniu turniejowym. Myślę, że wędrówka z plecakiem razem z moją narzeczoną.